Witam Was na kanale FPS Mobile. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zostać oficjalnym content creatorem oraz, albo jak to inni mówią, influencerem. Bo wyszedł nowy, jakby, że tak powiem, program influencerski, coś w stylu, ten tak zwany, nie? 3.0. Wcześniejszy był oczywiście, no, łatwo zgadnąć, nie? 2.0. No i wchodzimy sobie na stronę oficjalną tutaj Critical Opsa. Wchodzimy w zakładkę Influencer. No i tutaj już mamy wszystko napisane. No trochę duże zmiany nastąpiły od poprzedniej wersji, że tak powiem. No skrócili to trochę. I tak, zaczniemy sobie od tego, co my musimy tutaj mieć, żeby dostać właśnie tą rangę i tak dalej. No jak tu już widzimy, no to musimy mieć co najmniej no minimum 5000 subskrypcji albo 500 followersów na Twitchu. Trzeba przynajmniej chyba 2 filmiki wrzucać na miesiąc, związane z Critical Opsem oczywiście. No, trzeba być jako tako aktywnym i wstawać filmiki dotyczące tej gry. Trzeba przestrzegać zasad Critical Opsa, czyli wiecie, trzeba być, no, nie można być, że tak powiem, toksycznym graczem, bo no, trzeba być, no, family friendly, nie, jak wszędzie. Trzeba mieć ukończone przynajmniej 16 lat. Trzeba przestrzegać zasad dotyczących Twitcha i YouTube'a. Zależy, gdzie streamujemy, gdzie nagrywamy. Oczywiście tych zasad też musimy przestrzegać, żeby no, też nie wyrywać bana i żebyśmy się nie kojarzyli jakoś źle na tych platformach, bo wtedy będziemy się też kojarzyli źle na, no, ogólnie w Criticalu, nie? Trzeba być aktywnym, pozytywnym graczem, no, w community Criticalu, to jako tako wiadomo, nie? Trzeba promować tą grę ku chwale i tak dalej. No i będzie trzeba podpisać umowę poufności, o ile dobrze tutaj tłumaczę. No i żeby zostać tutaj, wysłać swoją prośbę, czy nas przyjmą, czy coś, no to musimy kliknąć tutaj, jeżeli spełniamy te wymagania. Bo w 2.0 jeszcze tym update'cie, który był wcześniej, no to były, z tego co kojarzę, rangi, tam wiecie, silver i tak dalej, nie, diamond, gold, i to chyba szło maksymalnie do diamentu, bo platyna też była wcześniej. No i na przykład, żeby zdobyć rangę brązową, trzeba by było być, o, nawet w 1.0 trzeba było mieć przynajmniej 500 subów i chyba ileś tam wyświetleń, nie pamiętam. W 2.0 zmienili to, żeby mieć brązową, minimalnie trzeba było mieć 1000 subskrypcji i chyba 500 wyświetleń, z tego co kojarzę, i oczywiście to wrastało. Na silverku trzeba było mieć chyba 5000. No i tak dalej, i tak dalej. Ja tu już nie będę tego mówił, bo to już zostało zmienione, jak z tego co widzimy, minimalnie 5000 trzeba mieć subskrypcji. No i nie ma wyświetleń, także no chyba obojętnie, jak mamy wymarty kanał, no to chyba nic się nie dzieje. No i tak, rzeczy, które z tego dostaniemy, no to oficjalną rangę na Discordzie w Criticalu, czyli tam content creator i tak dalej. No i dostęp do grup, kanałów na Discordzie oficjalnym, którzy, no i kontakt z deweloperami, nie? Z tego co pamiętam, no to no deweloperzy fajnie do tego podchodzą, do graczy i tak dalej. Nawet niektóre filmiki też fajnie to pokazują. No i będziemy mogli hostować giveaway'e Criticalu, czyli na przykład, nie, dawać, no, będziemy mieli możliwość dawania skrzynek wam widzom,
i tak dalej. No, eventowych i standardowych, no ogólnie każdych, nie? Skrzynek. Jak sobie stworzymy, nie wiem, jak na 10 tysięcy subskrypcji giveaway, to można wtedy wam rozdać skrzynki, nie? Na przykład. Mój content, że tak powiem, wysyłać na Discorda. No, można tutaj brać udział w, że tak powiem, no rzeczach dotyczących właśnie influencerów. Można dostawać też, no będziemy mogli, jak spełnimy te wymagania, będziemy mogli dostawać też, no przedwcześnie, informacje dotyczące, nie wiem, jakichś tam skinów czy update'ów. Ogólnie, no nic ciekawego w sumie, bo są też na Discordach serwery, gdzie to, wiecie, są ludzie, którzy szperają w plikach tej gry, żeby, wiecie, żeby zdobyć jak najwięcej informacji dotyczących, nie wiem, na przyszłego update'u i tak dalej, czyli, wiecie, no, sezon pasu, critical pasa i tak dalej, można mieć ekskluzywny critical opsowy swag, także musimy być w programie przynajmniej 12 miesięcy, no czyli rok. No i przez naszego ukochanego, no przez naszą ukochaną koronkę, no mogą być no opóźnienia w shippingu. No i w grze będziemy otrzymywali nagrody, czyli comiesięczne skrzynki, czyli tam, nie wiem, po 20 i tak dalej, skrzynek, czyli chyba po 20, nie, po 10 premium i 10 standardowych skrzynek. O, i tu jeszcze mamy, że są, o, jeszcze nie usunęli jednak tego, że są 3 inne, że tak powiem, rangi w serstwie. No było więcej, bo była brązowa, silver, gold, była platyna i diamond, z czego chyba diamond to miał, trzeba było mieć przynajmniej 250 tysięcy subów, także no to nie u nas w Polsce, no na platynę też się nie kwalifikujemy, na silvera chyba prędzej, nie pamiętam ile tam trzeba było mieć, ale nie piszę tu ile mamy subskrypcji, czyli ja obstawiam to, że chodzi tu o wyświetlenia, czyli musimy mieć przynajmniej minimalnie 5 tysięcy subskrypcji i rangę brązową albo silverka albo golda dostajemy w zależności ile mamy wyświetleń na tych naszych filmach, czyli chyba brąz to może nadal będzie 500 lub przynajmniej 1000 wyświetleń, obstawiam coś w tym stylu, no, innego chyba wyboru nie ma, wyjścia, także prędzej o to tutaj chodzi. No i co, no to chyba na tyle tutaj mniej więcej. Wam to opisałem jak co i jak. Jeżeli chcecie sobie jeszcze to tam poczytać, jak dalej, no to jak już wcześniej mówiłem, wchodzimy na oficjalną stronę Criticala, wchodzimy w zakładkę Influencer, no i sobie możemy tu czytać, albo wysłać, swoją tutaj kwalifikację. Nie pamiętam kiedy, że tak powiem, wyszedł ten no, update czy zero tego programu. No ale wyszedł, no chyba stosunkowo niedawno z tego co, no bo niedawno nawet był 2.0. No ale póki co, no to na tyle w tym odcinku. Ja tak bajda się postawiam, postaram się kupić jakiś telefon, żeby nagrywać rankę dziki i tak dalej, normalnie. Bo mam parę problemów, ale no mniejsza. Postaram się coś z tym zrobić. Na razie takie filmiki nie będę... poradniki albo jakieś informacje typu ten odcinek, który teraz nagrywam, może wam się to spodoba, nie wiem, napiszcie w komentarzu czy takie odcinki na razie będą wam pasowały. Ja się postaram jako tako szybko zakupić jakiś sprzęt, żeby nagrywać lepiej. No i co, to na tyle w tym odcinku, no i do następnego, cześć.